Jestem No dobra, no. citroenowo zboczony. Wełniana beretka. Wełniana beretka. Powiedz coś. Mówię coś. Prestiż, luksus i wszystko, co można być najlepsze od Dokładnie. Citroena. Jakbym chciał coś sportowego, to bym sobie Porsche kupił albo coś, ale nie stać mi. Czyżbyśmy byli online? Ja jest, nie. Offline. Offline jesteśmy. Ale jestem przygotowany. Bonjour. Bonjour. A ja mam tylko taką Ale on czapeczkę. Ciepły jest, kurde. Wełniana beretka. Wełniana beretka. Ale bardzo dobrze. Jest ciepły, ponieważ jak widać aura jest wiosenna. Tak, umiarkowanie sprzyjająca, ale mimo umiarkowanie sprzyjającej aury chcemy Wam pokazać dwa samochody w plenerze, bo to są idealne samochody, żeby sobie nimi pojechać w plener. Tak. Bardzo ładny plener, tak. Tak. Tutaj drzewa są wycięte, albo tutaj jest rurociąg. Przyjaźni. Rurociąg? Tak. Przyjaźni? Tu rurociąg przyjaźni, tak. Ta przyjaźń tam drzewostan rujnuje? Tak, ta rurka tam, ten słupek, to rurociąg przyjaźni, o ten słupek, o. Pokaż słupek. O, taki słupek, tak. To rurociąg przyjaźni, ona tam tak. Tak, prosto do Płocka, już na nas. Czy w sensie, że gdybym tutaj tak ze świderkiem, to bym mógł sobie od razu samochód zatankować? No chyba nie do końca. To jest na gaz, czy na... Co tędy płynie? Ropa? Ropa. Ropa? Ropa. A nie no, i ropa. Co, ze świderkiem to nie? No, chyba nie. Ale wiem, że byli tacy, którzy próbowali. Byli. No dobra, dwa samochody. Oba, diesel. Oba francuskie. Francuskie. Bonjour. Z tego... Żur. Bardzo dobry żur. Z tego samego koncernu, to jest koncern PSA. PSA. Tak. Citroen, Opel. Tak, rdzennie francuski Opel. Rdzennie francuski Opel. Czekaj, ci od tych, od młynków do pieprzu. To... Peugeot. O! Peugeot, tak. Myślałem, a właśnie Peugeot. Ma. Peugeot. 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 Tak. Bardzo dobre młynki i bardzo dobre rowery. Czekaj. O, i to jest coś... Zobacz, Opel też robił rowery. Robił. Całkiem no. Dobre. Kiedyś. I dlatego pasuje do koncernu PSA. A tutaj jak... tak mamy rowery, młynki, a tu... A tu koła zębate, no. A, koła zębate. Koła zębate. Gdzieś kiedyś młynek taki bez kół zębate. Szewrony, koła zębate. Mam, taki, mam takie koła zębate w salonie na ścianie. Jestem... No dobra. Citroenowo zboczony. No dobra. Ale mam no bo... pięknego crossovera. Przepraszam, według producenta jest to SUV. A ja mam pojazd... W wersji, która bardzo mi odpowiada. Peugeot Partner w wersji... To nie jest Partner. Rifter. Rifter też się zmieniło. Rifter z Rifter. Partner to jest wersja użytkowa, a to jest taka właśnie, no taki... Jeździłem partnerem i specjalnych różnic nie ma. No dobrze. Tak czy inaczej jest to Rifter, czyli taki, taki kombiwan, bo to się chyba tak, kombiwan kombiwan, nazywa. Tak. Kombiwan. Kombiwan. I generalnie kombiwany to są takie samochody, które uwielbiam. I ten jest... One są zupełnie niemodne. I od razu możemy Wam zdradzić, ten jest fajny. One są zupełnie niemodne, ale i takie lubię, ponieważ są to najpraktyczniejsze auta na rynku. To jest jeśli szukacie auta praktycznego, naprawdę praktycznego, rodzinnego, a przy okazji użytkowego, kombiwan. Tak, z mega SUV. Dużym. Ale przepraszam, ale to, duży. Zaraz do tego dojdziemy. Duży SUV to jest Chevrolet Suburban. To jest bardzo duży SUV. Duży SUV. To jest a bardzo, to jest popierdółka. Duży fajna, SUV ale na popierdółka. Europejskie warunki. Citroen Comfort. Dobrze. Komfort. Generalnie jeszcze to ja raz. Lubię SUV. Komfort. Generalnie to ja lubię SUVy, ale uważam, że SUV powinien mieć napęd na cztery koła. I niestety... Mam taki sam napęd na cztery koła jak u Ciebie. Masz grip controla? Ale to nie jest SUV, więc on nie musi tego mieć. A, dobra. Nie, bo to jest GT Line, okay, to jest wersja dobrze, sportowa. To co? Przechodzimy do szczegółów. Co tutaj mamy? Tu mamy dwulitrowego diesla. Dwulitrowy diesel. O mocy? 180 koni mechanicznych. Ale ten Więc samochód. Nie jest to słaby. Ten samochód można kupić oczywiście również w wersji z takim samym silnikiem, jaki mamy tu. I to jest bardzo fajny silnik. Ja jeździłem tam. To jest... Otworzy tego też od razu? Otwórz od razu tego też. O Boże. Jak on głęboko się schował. Głęboko się schował i jest też mniejszy. To jest silniczek o pojemności 1,5 litra. No jest. W sensie pół litra to jest tyle, a nie... No ale to długość, szerokość, osprzęt i tak dalej, no. To półtora litra 130 koni. Półtora litra 130 koni. Ten silnik występuje również w tamtym aucie, ale tamten nie występuje w tym i to jest błąd moim zdaniem, bardzo poważny. No chociaż nie aż 2.0 tak. HDI? No nie występuje, to jest 130 jest najmocniejsze. Kiedyś tak. Były. W starszych generacjach. Kiedyś był, to 100 lat temu. Ale wiesz co?
Znaczy to fajnie jeździ, ja jeździłem ten samochodem silnik, z tym silnikiem, to znaczy partnerem tak, z tym silnikiem. W tym aucie naprawdę nie czuć jakiegoś strasznego niedosytu mocy. Nie jest też wyrywny, ale... O, bez przesady. W tej klasie 10 aut... sekund do setki nie jest nie. Źle. Co? Nie. Ile? Nie, 12 z groszami. To dziwne. Widzisz, tu mamy dużo dodatkowego wyposażenia, zaraz przejdziemy do danych technicznych. Tak, dobrze. Tak, to nie jest wyrywne auto, a tu proszę ale... bardzo, 180 koni to też nie jest wyrywne auto. Ale jest, pasuje do tego samochodu, bo jest duży. Duży samochód, duży silnik, dokładnie tak. Dobrze. Fajnie całkiem napędza ten samochód. A przy okazji pali trochę więcej niż ten, ale też niedużo. Ile to jest trochę więcej, też niedużo. Więc tak, z całego tygodnia to mamy tam prawie 8, ale to miasto było i korki, deszcz padał i bardziej się jechało, znaczy stało niż jechało, ale jak już się jechało normalnie, to 7. Więc tak. Zrobiłem tym samochodem około 1000 km. No i co? Dosyć przepisowo, ale no to tak koło 6. Bez przesady. 5,8. No mówię, że koło 6. A po mieście koło 6,5. Więc jak na tak wielki samochód, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Oczywiście, jest to fajny wynik. Oczywiście jak sobie poczytacie dane techniczne, jakiś hybryd na przykład i się dowiecie, że palą 3 litry, to 6,5 wygląda słabo, ale jak sobie pojeździcie... Ale jak pojeździcie normalnie taką hybrydą, to taka hybryda będzie palić tyle samo albo i więcej. Może tak być, a tyle do tego nie zapakujecie. Co tu jeszcze mogę o tym silniku powiedzieć? Dobrze, wystarczy o silnikach. No cichutki. Ten jest trochę głośniejszy, ale to dlatego, że większy. Ale ten jest cichutki, naprawdę i tak dlatego, wcale nie słychać, że to diesel. Bagażnik. O, mój bagażnik, potem zamknę. Mój bagażnik, po pierwsze, uwaga. Ten bagażnik to popierdółka jest. Ha! W sensie, że idziesz pijany. Bez odrywania rąk od czegokolwiek. Niosę coś. Skrzynkę z winem. Podchodzę, i bagietki. Wkładam skrzynkę z winem i bagietki, tak. Włożyłem. I mogę iść dalej. Bardzo dobrze. Znaczy, tak. No dobrze, fajne. Czy mógłbyś... jeden. O, działa. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No dobrze. 5 sekund. A teraz patrz. Teraz patrz. No co? Nie, Borys, bez tym musisz się ruszać. Tak, żeby było widać. Siup! Otwarte. I co? Ale żeśmy 2,5 sekundy. Ale teraz... 5 sekund. Tam muszę czekać z tą bagietką. Ale tym winem. Czekać. I czekam na deszczu. A zobacz, wiesz. A sobie tutaj podchodzę i stoję. Ale czekać. I na mnie nie pada. Znaczy ja tutaj muszę zawsze czekać, no. Bo nawet jak chcę go otworzyć... No właśnie. O Boże. No właśnie. Ale bagażnik regularny, kwadratowy. Tak, z regulowaną wysokością podłogi. Powiem tak, jak na... koło ma. Jest koło zapasowe, tak. No dobrze, że jest regulowana koło. Wysokość podłogi, bagażnik, pojemność odpowiednia. Bardzo fajny bagażnik, no i pamiętajcie, ten samochód też mi się podoba. Nie ukrywam, też mi się podoba. On jest taki... Komfortowy jest. Tak. Ale w kwestii bagażnika... No wiem, w kwestii bagażnika partner... Wróć, Rifter. Partner Rifter. Bagażnika. Wiem, to jest niedościgniony wzór dla mnie. Tak właśnie. I bardzo lubię ten samochód właśnie za to, że on jest taki nie za wielki z zewnątrz jednak mimo wszystko, tylko on jest szeroki. Tak. I tak sprytnie to wszystko wykorzystano, że uwaga, jestem ciekawy, czy tu za to dopłacono, ale mam nadzieję, że tak. Dopłacono! O właśnie, to jest bardzo fajna rzecz. Czekajcie, dopłacono też za tunel środkowy. Dopłacono, ale dopłacono też za środkowy tunel chodź. I za podłokietnik. Wskakuj do bagażnika. Co za idiota to konfigurował, no. Ja wiem, że tu powinno być wszystko... Nie mów tak brzydko o osobach konfigurujących. Co, no ale przepraszam co bardzo, za głąb no. To zaprojektował? Nie, no przepraszam bardzo, głąb zaprojektował, potem ktoś to kupował, konfigurował. Więc jeśli mamy możliwość złożenia... znaczy mamy teoretycznie możliwość... Czekaj, a może to się jakoś demontuje? A nie, kluczem. Mamy klucze? Bo jeśli mamy możliwość złożenia tak, żeby tutaj... wozić coś naprawdę dużego. To fajnie by było, żeby... To fajnie byłoby, żeby ta możliwość była. No, a tutaj a jak konfigurujemy samochód, to żeby nie było opcji, żeby dopłacasz za ten fotel, co możesz go złożyć.
A potem nie możesz go złożyć. A potem nie możesz go złożyć, bo sobie wymarzyła się konsola środkowa i... Ale ta konsola środkowa w tym momencie jest naprawdę potrzebna, więc trzeba by było z tego podłokietniczka zrezygnować. Podłokietniczka, tak. Niech se pasażer cierpi trochę, no. No ale tak to tutaj można włożyć takie długie rzeczy. No takie długie, że przy hamowaniu normalnie wyjeżdżają z przednią szybą. No ale można. Ale można. A ty trzeba jechać ostrożnie. Zawsze, my jeździmy zawsze ostrożnie. Co my tu jeszcze mamy? Na górze klasyczny... Pawlaczyk. Tak. O Boże. Na górze klasyczny pawlaczyk, tutaj mamy szerokie trzy miejsca i tu naprawdę są trzy miejsca szerokie. Tak, słuchajcie, to jest idealny samochód, jak ktoś ma małe dzieci. Bo tu mieszczą się trzy foteliki. Trzy foteliki się mieszczą, w dodatku, poza tym, że się mieszczą trzy foteliki, to przez to, że drzwi są rozsuwane, a nie otwierane w ten sposób. To można dzieci nie obijają samochodów, tak. Fotelik zamontować, potem gówniarza tutaj za ten, za kołnierz, zabrać, tu wsadzić. Właśnie, regulacja z tyłu nawiewu. Regulacja z tyłu nawiewu. Stoliki, tak. Gniazdo USB. To nie jest. Widzę akurat, bo jestem za... Aha, jest na dole gniazdo USB. A tutaj z kolei, zobacz, tutaj mamy nawet gniazdo zapalniczki 12-woltowe. No bo tak, bo to może być również wersja dłuższa, 7-osobowa. Może i dlatego i tam jest jeszcze uchwyty na kubki z tyłu. Tak. W tym samochodzie, jak coś zaczyna śmierdzieć... A, to trzeba otworzyć tutaj. To się pojawiają problemy. Gdzie to jest? W tym samochodzie jest tyle mnóstwo schowków. Kurde. Szufladek różnych. Ja ściągnę ten beret. Dekielków, pod którymi można ukryć na przykład starą kanapkę, batonik. Jogurcik. Ja ściągnę ten beret. No, uciekasz od tematu, uciekasz. Ja tutaj znalazłem coś takiego. No, znalazłeś coś takiego? 134 400 zł. Za ten konkretny egzemplarz. 2.0 HDI Shine, co prawda bez dodatkowego wyposażenia, to już kosztuje tyle samo. I zupełnie inny prestiż, nie? Jadę dużym, komfortowym, eleganckim, modnym SUV-em. Jadę dużym, komfortowym, absolutnie niemodnym kombiwanem. No właśnie. Dobrze. Więc to jest absolutnie niemodny samochód, niestety. Czego nie rozumiem, dlatego że to jest samochód. Ale on jest fajny. On jest niemodny, dlatego że się wszystkim wydaje, że to jest samochód do roboty, tylko i wyłącznie. A nie. To nie jest samochód tylko do roboty, bo to jest dla mnie idealny samochód dla rodziny. Tak, dla mnie też. To jest idealne auto rodzinne. Praktyczne, oszczędne. Tylko, że paniom się te samochody nie podobają i to jest problem. Bo dużo przyjemniej podjechać z czymś takim, SUV-em, który wygląda tak przyjemnie. My tak, sobie tu staniemy. Taki SUV kojarzy się z luksusem, rozrywką, przyjemnością. A kombiwan kojarzy się z robotą. Proszę bardzo. No ja mam tutaj co prawda, jakby tak spojrzeć na pierwszy rzut oka, to z tyłu... Dużo mniej miejsca. Aczkolwiek w tym samochodzie... Naniosłem piachu, ale to trudno się odkurzyć. W tym samochodzie też... Mogę sobie przesunąć fotele. O, też tak, ale żeby... nie w tą... Jakbyś mógł w drugą stronę przesunąć, to bym to zrozumiał. Drugą już bardziej nie mogę. No właśnie. Niestety. Nie, dobra. I tak jest sporo miejsca, aczkolwiek zobacz. Jest sporo miejsca, mam trzy oddzielne fotele. Fotelik, chcę wsadzić fotelik. Ja wiem, drzwi nieprzesuwane, no... Dziecko chce sobie. No ale dziecko, ceny tego dziecko, wersji takiej... Dziecko macha nogami. Tu prawie wszystko mającej zaczyna... Kopie w szybę. Drzwi walą w sąsiedni samochód. A jak... Ale z drugiej strony. Z drugiej strony zobacz. To jest zmywalne. To jest na fafluni ci dziecko, pies, tudzież inny. Ale patrz, bo ceny tego w tej wersji ten 2.0 HDI Shine zaczynają się mniej więcej od tego. Znaczy ten egzemplarz jest trochę droższy. Bo on ma tutaj kamerę zamontowaną. Tamten też dlatego tyle kosztuje, że ma kamerę zamontowaną. Ale on ma kamerę zamontowaną pod lusterkiem. On ma kamerę zamontowaną, on ma, poczekaj. Ale jaką kamerę zamontowaną? Ja wiem, on ma kamery cofania tego, a ten ma kamerę z przodu, kamerę z tyłu i jeszcze kamerę taką zamiast wideorejestratora. Dobra, ma aktywny tempomat, mam grip kontrola. Ale wiesz, że te kamery wszystkie, jak przydzwonisz, to będzie tak jak z wypadkami z Tesli. Jak przydzwonisz, tak, to wiem. Przyjedzie mądry pan z laptopem, podłączy i powie, ho, panie Robercie, no, i mam... jechał pan 56... I mam bardzo ładne wnętrze, które tak, znaczy dobrze, tam też nie ma się do czego przyczepić, bo tam to jest kierownica. Też jest ładne fajne. Bardzo fajne wnętrze. No ale tutaj wsiada, mam takie, no tam jest taka malutka kierownica jak to w Peugeotie, a tutaj mam takie fajne, mięciutkie fotele. Właśnie, przejdźmy do Peugeota i jeszcze do tej kierownicy. To jest coś, co Peugeot nazywa iCockpit. Mamy malusieńką kierowniczkę, która nie zasłania nam... O, zablokował kierownicę, zgubił kluczyki. Nie pojedziemy. O, odblokowało się. O, tutaj widzę tutaj te GT Line. Bo to jest premium. To samo, dobrze, wróćmy do tego, iCockpit. No tak, to jest rozwiązanie, które jeszcze parę lat temu było specyficzne, bo nie każdy do niego pasował. A w tym modelu
sprawdza się doskonale. Znaczy to jest model, dzięki którym nie potrzeba żadnego head-up displaya? Nie, no bo... trzeba, bo zegary są dokładnie tam, gdzie być powinny. Jest schowek na telefon albo na cokolwiek innego. No. Tu jest kolejny schowek. Tak, schowków, tu jest schowek. Schowków, a schowków jest w tym samochodzie. Tam jest schowek. Tu jest schowek. Wróćmy do tej strony. Tu jest, o, piwo! Schowek na piwo, no. Wróćmy do... Czekaj. A tak, na piwo, chłodzone. Na piwo, schłodzony. Chłodzony schowek. Chłodzony schowek na piwo, tak. Dobrze. Wróćmy więc do tego iCockpitu całego i tego wszystkiego tutaj. I do ceny. Wróćmy do ceny. No. 134 tysiące, czyli jak na Riftera, straszny pieniądz. Ale tak. No ale teraz te samochody drogie są. Ta cena, da się kupić taki samochód kilkadziesiąt tysięcy złotych taniej. Ale w tak. Nie będzie miał... automatu. Automatu. To jest dokładnie taki sam automat jak tam, czyli Nie, ja mam dźwignię. Pod dźwignią jest dokładnie to samo. To jest przełączniczek elektryczny. Wiem. To jest EAT 8, 8-biegowy automat. Bardzo popularny ostatnio. Bardzo dobry. Wiem. Bardzo fajnie się z tym automatem jeździ. Ten auto, to jest klasyczny automat i on działa lepiej niż aktualne DSG. Informacja o tym, ile to pali. Chyba, że zamknę. O, proszę bardzo. 5,5. 5,5. I to jest naprawdę realne zużycie w tym samochodzie. Lusterko jest. O, jest, no bo to samochód do wożenia dzieci. Tak. Jedna z rzeczy za dopłatą w tym samochodzie, 1800 zł kosztuje, grip control. Za to bym nie dopłacał. Z rzeczy fajnych jeszcze, no to także za to bym nie dopłacał, 1800... No to wszystko jest takie, jak już pokazywaliśmy wiele Można razy, sobie no. sterować łopatkami, super. Prawie. Dobrze, idziemy do Citroena tam. Jaką ty masz wielką kierownicę w tym samochodzie. No bo to jest Citroen. Ale uważam, że zegary w tym są stanowczo mniej czytelne. A, mniej czytelne. Radio, panel sobie, sterowania i tak dalej, sobie... identyczny w jednym i w drugim no, w zasadzie. Dlaczego ma być inny? No przecież po, no. Po co zmieniać akcent? Przecież... Nie masz Pawlacza. No nie mam Pawlacza, ale mam daszki przeciwsłoneczne, o i mam tutaj ładne kontrolki od pasów. Z ciekawostek, w tamtym no. Lusterko jest tylko po stronie kierowcy. No, po stronie pasażera jest... nie ma. Tam po stronie pasażera nie ma? Nie ma. To samochód do jazdy bez pasażerów. No. Z pasażerami, tylko nie się nie przeglądają. Tak, reszta jest podobna. A, bo drzwi otwarte. No i... Co jeszcze? No i fajnie, no wszystko jest... Nie, no, dobra. Jest inaczej wykończone trochę, ale tak, żeby... Lubię ten samochód. Ja też lubię on ten samochód. On jest super wygodny. Fotele są takie grube, fotele mięsiste, są grube, szerokie. Mięsiste, zupełnie jak nie w dzisiejszych samochodach. W tamtych takie nie są. W tamtym ale są sztywne. Nie są złe. Nie są złe. Są w miarę wygodne, aczkolwiek nie tutaj takie klasycznie mamy francuski. Powiew luksusu. Tak? Ale tam też. No, to... no tutaj mamy skórkę taką, tego, ale, a, to, ale, to w, ale w swoim kaktusie też są takie rzeczy. Więc ten powiew luksusu mi się nie podoba. Bardzo lubię zawieszenie w tym samochodzie. No. Jest niesamowicie nie dzisiejsze, jeśli chodzi o komfort, bo jest, to nie jest, to nie udaje sportowego auta. Teraz wszystkie no, nowe auta... To nie jest sportowe no auto. No właśnie, ale wiele nowych aut... Ja wiem, wiele, jest, no, wiele nowych SUV-ów. Najfajniejszy SUV prowadzi się jak zły. A to jest po prostu zwykły. A to jest super komfortowe. On to się buja przy jedziemy, hamowaniu. To? To co, zamknę tam tego. Zamknij może, tam żeby... tego, ja założę resztę i jedziemy. Prestiż, luksus i wszystko, co można być najlepsze od Citroena. O. Siedzi się niżej siedzi. I tak bardziej należąco. To jest tania wersja samochodu, tania, to jest wersja budżetowa samochodu premium, czyli DS7 Crossbacka. Jeździłeś DS7 Crossbackiem? Jeździłem. Ja też jeździłem DS7 Crossbackiem. I nie wiem dlaczego DS7 Crossbackiem nie jeździ się tak fajnie, jak Citroenem. Znaczy, mam wrażenie, że ten jeszcze ma bardziej komfortowe zawieszenie. No właśnie o to mi chodzi, że tutaj zawieszenie jest po prostu no takie miłe, sympatyczne, przyjemne, taki, no takie fajne, no. Tutaj słychać trochę bardziej silnik niż w Peugeocie. A bo to jest większy silnik. A no to musi być go bardziej słychać, o pół litra więcej. Tak, o pół litra więcej, no to przecież, nie, no pół litra. To robi różnicę. Pół litra tutaj, o tutaj jest coś fajnego, o tutaj. Pokaż, Borys, tutaj to BMW. BMW? Nie. Nie. Jak to możliwe, że BMW nadpalone? Ktoś musiał podpalić. Mówisz? No nie, na pewno. A może to był diesel? Nie, tak. To niemożliwe. Samochody marki BMW w zasadzie prawie się nie palą, z wyjątkiem tych, które się palą. No, tych, które, ale one palą się same z siebie, tak? Po prostu mają już dosyć. One się palą do szybkiej jazdy. Zobacz, nie ma hydropneumatyki, a jakby miał? No 7,7 moje średnie zużycie paliwa, no. To też niedużo. No też niedużo, zwłaszcza, że jeździłem po mieście i... A padał deszcz, no. Więc wiadomo, jak się jeździ po Warszawie, jak pada deszcz. Bardziej się nie jeździ, niż się jeździ. No, cicho jest. Komfortowo. Fotele są mega. Bo to te prawda. Fotele są po ale prostu... nie każdy lubi, bo niektórzy lubią takie twarde i mówią, że to są ortopedyczne, bo Srortopedyczne. My jako starsi panowie. My jako starsi panowie, dokładnie tak. Tak, no.
cenimy komfort już. Tak, komfort jest najważniejszy. O, proszę bardzo, kolejna bardzo ładna Toyota. Znaczy Peugeot. Znaczy Peugeot, Citroen. Znaczy Citroen. Ale taki, taka Toyota jak ten, jak partner, znaczy wróć, Rifter. No właśnie, to jest... Tak, już zaprezentowali. Już tak, zaprezentowali. Będzie można kupić Riftera jako Toyotę. Tak. Jakiś tam Ace. Tylko, Pro Ace City chyba. Pro Ace City albo coś takiego. Tak. Ogólnie, jeśli nie macie, jeśli nie jesteście... Idzie jak zły, 180 koni. Myślałem, że 180 na godzinę. Nie, za 180 na godzinę to nie można, no. Można jechać tyle, ile można jechać, no. Wygodnie, komfortowo. Wygodnie, komfortowo. Przyjemnie. Naprawdę bardzo fajnie jeździ się tym samochodem i nawet tak... Też go lubię. No właśnie, ja też go lubię. Chcesz pokazać mi, że Advanced Grip Control działa? Tak. Proszę. Daleko będziemy szli po Riftera? Nie, bez przesady. W sensie blisko. To skrót jest. Aha. Problem jest taki, że mamy dwa samochody i oba nam, które nam się podobają. No. O. Mięciusieńko pracuje. Tutaj jest ciszej. Właśnie ten silnik mówi za to, jak on pracuje. Tak, on pracuje mięciusieńko. Jest naprawdę... Bo 2.0 HDI pracuje trochę tak... To też ten trochę, że jak się naciśnie, to też troszeczkę burczy, ale ma bardzo przyjemny dźwięk. Advanced Grip Control, proszę pana, tak, wprawdzie tak. Nie przełączyłem go w ten tryb terenowy. Bo to nie też... działa. No wiesz, może działa, nie wiem. No nie. Nie udało mi się skłonić tego do działania jakiegoś takiego zauważalnego. Ale... też. Ale tutaj też zobacz. Wcale, mimo że jedziemy czymś na bazie dostawczaka. Wiesz co? Nie rzuca nam. Bo tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. Ta mała kierowniczka w tym samochodzie też jest fajna. Potem wsiada się do normalnego samochodu. Tak, i trzeba przez chwilę się przyzwyczajać do tego. Z drugiej strony, jak się wsiada z samochodu z kierownicą taką i siada się do tego, to potem się do tego trzeba przyzwyczajać, bo tu wsiadasz i skręcasz od razu. I tak, ten 8-biegowy automacik całkiem fajnie współpracuje z tym silnikiem. Dokładnie taki sam. Silnik inny, automacik silnik taki inny, sam. A ten silnik jest naprawdę fajny. No. Zwłaszcza, że... Patrz, znowu mijamy nadpalone BMW. No o, to jakaś... To... Teraz pokaż. O! Nie! To jakaś normalnie patologia straszna. No, palą się dojazdy. Ale to nie od. Bo w dobie powszechnej walki o jak najniższą emisję CO2. Tak. To grupa psa. Tak. Ma jedne z tych silników, które już teoretycznie, a właściwie nawet nie teoretycznie, spełniają normę emisji, tą, która ma być od września. No dobra, no. Nie jest detęp, tylko już jest normalnie takie beztępy. No dobra. No. I są to takie ekologiczne, nie dość, że... Znaczy ekologiczne, ale efekt tego jest taki, że te silniki są coraz takie inne, no, mniejsze. Mam nadzieję, że będą równie dobre jak te stare, no te porządne 2.0 HDI. No. Ale tak, to tutaj... Rzeczy, które mi się w tym samochodzie mniej podobają niż w tym, którym ty jeździsz, niż z C5 Aircrossie, to jest wentylacja. Tam chodzi bardzo fajnie, tak, nienatarczywie. A tutaj czasami potrafi gdzieś tam podwiewać, nie da się tego do końca zamknąć. Czekaj, ja jako użytkownik nie tu. Tak, co chcesz mi pokazać? Czekaj. A, bo tu jest tu. Tu jest tu. O. Soft, tak. Ale to jeszcze nie jest to. Tutaj... Ja wiem. Można by to było... Z drugiej strony tu jest potężna kubatura w tym samochodzie. No właśnie. I być może to z tego wynika, że ten samochód czasami... No ale na przykład brak takich w pełni zamykanych kratek nawiewów, bo nie są w pełni zamykane. I czasami, wiesz, chcesz sobie schłodzić auto, nie wiem, wprost, prosto. No to jedźmy prosto. Chcesz sobie schłodzić auto, ale nie chcesz, żeby ci wiało na ręce, czy tam na łokcie, bo jedziesz trasę i nie ma jak tego zrobić za bardzo. No, oj, trochę bardziej twardo jest jednak. Jest troszkę sztywniej. Ale też mamy dużo większą. Ale muszę ci powiedzieć, że tak, samochód się naprawdę fajnie prowadzi. Miejsca jest dużo więcej z tyłu. Jedna uwaga, jeśli chodzi o dłuższe podróże tym samochodem. No.
On jest bardzo ekonomiczny, ale tylko do określonej prędkości. No tak jak wszystkie nowe samochody 100, teraz. No. 130 na godzinę to jest prędkość bardzo ekonomiczna. Tak, teraz to wszyscy... 145 jest prędkością już bardzo nieekonomiczną. Ale to we wszystkich nowych samochodach tak jest. No. Już gwałtownie, parę razy gwałtownie skokowo tak jest, wzrasta zużycie paliwa. Ale to, wiesz, tu się nakłada kilka rzeczy, tak? Aerodynamika. No też. Jedziemy kioskiem. No. Jakby nie patrzeć, no to jest kiosk. No. Tak. Stodoła. Także. Stodoła. Zgadza się. Także... napędzić tą stodołę przy większej prędkości to już jest spory wydatek energii, więc musi palić. No musi palić, ale dobrze wiesz, że wszystkie nowe ale samochody tak, powyżej 130 palą więcej. No ten pali, tak, do 130 jest super oszczędny, potem nie jest oszczędny. Wiele samochodów nowych do 130 jest oszczędnych, a powyżej 130 nagle otwiera się tam dodatkowy zaworek. Co by się nie otwierało? Żłopie. Bo tutaj już nie prowadzimy badań homologacyjnych, możemy tak, palić to tyle, można, ile tak, to można dawkę zupełnie inną no. podać. No. Oczywiście GT Line prędkość nie mierzy do 220, prędkość maksymalna jest rzędu 180 na godzinę. I wystarczy, więcej nie trzeba. No. Wystarczy, szybciej nie polecam. A jeszcze jedna rzecz, jeśli mówimy o wadach w samochodzie, której bardzo tych wad nie ma. Nie no, ma. Nie ma. To są, ale to są, to nie tyle są wady, co cechy tak naprawdę. No właśnie, przez to, że jedziemy takim kioskiem i stodołą, co jak to woli, no. to niestety jak wieje z boku, to jest żagiel. No jak nie chcesz, żeby tobie nie wiało, to kup sobie Porsche, no i zapakuj psa do Porsche. No, no da się, ale to będzie nieszczęśliwy. No. 911? Wszędzie twojego się twojego psa? Zależy którego. Mój to się zmieści. Zależy, które. Nie, słuchaj, moje psy, jak się je poprosi grzecznie, żeby wyszły do samochodu, to wejdą wszędzie. Zawsze nie ma takiego auta, do którego by nie weszły. One uwielbiają jeździć. Ale zapakować je w kontenerku, tak jak się powinno to robić, to już nie. No. Także tak. Nie. Bardzo fajny samochodzik. Bardzo fajny samochodzik. Komfortowy, rodzinny, totalnie, absolutnie niemodny. Jak chcecie się pokazać przed sąsiadami, to nie jest ten, Cierkos, no. To nie jest ten samochód, żeby się pokazać, żeby zaszpanować, żeby w niedzielę pojechać do kościółka. Nie ten samochód. A jak chcecie mieć Ale jak chcecie mieć samochód, nie wiem, bawicie się, kręci was, nie wiem, surfing, kręcą was jakieś, nie wiem, jesteście wędkarzami zapalonymi. Macie zwie... No tak, no dla... No tak, idealny. Mówiliśmy, że to jest genialny samochód dla wędkarza. Oczywiście, bo rozkładasz genialny, klapę i nie pada tobie na głowę. Dokładnie tak. Nawet największy deszcz. Genialny samochód dla wędkarza. No. Generalnie nawet dla rowerzysta, jak tam fajnie rowery wchodzą, to wiesz. A to wtedy wziąłbym wersję jeszcze przedłużaną. Tak, to wtedy wchodzą jeszcze wtedy lepiej. Wtedy wziąłbym dłuższą i wtedy wyszłoby jeszcze lepiej. Ten samochód jest świetny do miasta, bo jest krótki. No właśnie, to jest fajne. On jest króciutki, ma mnóstwo miejsca, a jest tylko długości auta kompaktowego. Tak. Jest szerszy. Także naprawdę fajny samochód. Podsumowując, ja bym wybrał tego, mimo że C5 Aircross podoba mi się jakby deczko bardziej, ale to jest praktyczniejsza podsumowując, opcja. Jakby tego, mi się Citroen C5 Aircross podoba bardziej, ale jakbym sobie chciał kupić samochód taki uniwersalny praktyczny. Na co dzień, praktyczny, to wybrałbym Berlingo, będę oryginalny. A ja Berlinga bym nie chciał ze względu na brzydszą deskę rozdzielczą. Gwizdzące relingi, te też nie są najciszsze, ale w Berlingo gwizdzą jak głupie. No naprawdę. Berlingo. Gwizdzące relingi, większa kierownica i zegary takie, że bez head-upa nie potoczy. Ale w Berlingo może być head-up display. No wiem. Właśnie no. dlatego. Ewentualnie, jak ktoś nie wierzy we francuskie auta. To może wybrać coś niemieckiego. Albo japońskiego, bo przecież francuskie są do kitu, tak. a japońskie marki no, taka Toyota i niemieckie. Albo Opel Combo. Albo Opel Combo, zobacz, masz niemieckie auto, będzie dużo solidniejsze tak, na pewno. To będzie dużo solidniejsze. Co z tego, że z tej samej fabryki? Z tym silnikiem, samym silnikiem. Z tym samym silnikiem, z tą samą skrzynią, ze wszystkim. Ale wiesz, Toyota, ale to Toyota. Albo Opel. Albo Opel, no nie, no to Opel, zupełnie inaczej brzmi. Czym jeździć z Peugeotem? Francuskie, na F. No, a Opel, no nie, no, Opel nie, niemieckie, niemieckie, tak. Solidne niemieckie auto. A japońskie, o, japońskie. O, japońskie, to już w ogóle. No, także dla każdego coś miłego, także z tej samej fabryki będzie. Duży. Możecie duży sobie jest. Wybrać, co wam pasuje dowolnie. Francuskie, niemieckie, japońskie. I zawsze będziecie zadowoleni. No. No, wybór, a tu wybory niedługo. To też trzeba dobrze wybrać. Też trzeba dobrze wybrać, tak. Trzeba iść na wybory i dobrze wybrać. Tak. Tak. Polecamy, tak. Nie powinniśmy teoretycznie. Nie, możemy. Uczestnictwo w wyborach polecamy. Uczestnictwo w wyborach jest
obowiązkiem. Nie mówimy na kogo, tylko nie głosujcie na idiotów. Oczywiście, oczywiście na idiotów nigdy nie wolno głosować, nie wolno. No przecież. No. O, patrz, japońskie auto. O, japońskie auto, solidne, tyle lat i jeździ, no. Więc taka Toyota Proace City. A, zobacz, BMW też jeździ jeszcze. Jeszcze. Ale zobacz, do kościółka to BMW, no a nie jakiś... Tak, no nie jakiś Peugeot. No, no dobrze. No. Co, mamy dwa fajne samochody. Mamy dwa fajne samochody. Jak ktoś myśli rozsądnie, to wybiera Berlingo Partnera. No tamten też jest rozsądny, tylko znaczy, to nie zależy dla kogo. No. Rozsądny w starciu ze swoimi na przykład niemieckimi konkurentami, bo oferuje to samo za trochę mniej jednak mimo wszystko. A przy okazji ma jeszcze taki trochę większy komfort podróżowania. Dużo większy komfort. Dużo większy. No. I styl. O, no nie, no stylu to nie styl, można tak mówić. A jak mowa o stylu? Czy beret dodają do tego? Czy trzeba dokupić? Nie, to beret to z tych naszych starych... No wiem. O, jak mowa o stylu... To idziesz do francuskiego auta. Idę do francuskiego auta, tak. No dobra. No,